Parcze w województwie lubelskim. Niewielka miejscowość, 10 tysięcy mieszkańców. To tutaj 20 października 2009 roku doszło do zuchwałego napadu. Pomocnictwo miało polegać na przekazywaniu informacji, które umożliwiły sprawcom dokonanie tego czynu. Czyli przekazywaniu informacji przede wszystkim dotyczących miejsca, jak i procedury przekazywania pieniędzy, czy też zabezpieczania pieniędzy w tej wrzutce bankowej. Wybrani przez nich ludzie na pewno nie byli przypadkowi. Na chwilę obecną nie ustaliliśmy, kto był bezpośrednim wykonawcą. Bo to jest wypadkowo, oni tu są sporczewa, sporczewa. W 2015 roku policjanci Wydziału Kryminalnego KWP w Lublinie w wyniku działań operacyjnych, jak i w wyniku działań procesowych ustalili organizatorów tego rozboju. Ludzi, którzy przygotowywali to, którzy zwerbowali głównych wykonawców i ich pomocników. Działania funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego doprowadziły, że został skierowany akt oskarżenia wobec ustalonych organizatorów. Do chwili obecnej nie są znani główni wykonawcy. Ale oni wyroki podostawali. Ale oni się przyjmują wyrokami. No mi policja mówiła, że to też trochę złodzieje byli samochodów. Wie pan co, ja panu powiem, żeby to byli złodzieje tylko. To byśmy się nie ma problemu. Ale tu jest mała społeczność, my wiemy, że ci ludzie się zajmują i to są bandyci. Sprawców było dwóch mężczyzn w wieku wówczas około 20 lat, szczupłej budowy ciała, 170-180 cm wzrostu, ubranych na ciemno, na głowach mieli nałożone kaptury. Bliższych innych cech charakterystycznych nie ustalono. Świadkowie przesłuchiwani, jedna osoba, która widziała bezpośrednio to zdarzenie i ona też była w stanie przekazać tylko taki rysopis, ponieważ ci sprawcy, po pierwsze przebieg tego zdarzenia był bardzo dynamiczny, ponieważ doszło najpierw do zaatakowania kobiety, która miała te pieniądze ze sobą, zaraz w tym samym momencie niemalże doszło do zaatakowania mężczyzny, który próbował zapobiec temu zdarzeniu wychodząc z samochodu. I była jedna osoba, która to widziała, natomiast ten przebieg był tak szybki i te osoby tak szybko się oddaliły z miejsca zdarzenia, że niestety żadnych bliższych danych rysopisowych nie posiadamy. W końcu minęło trochę czasu. No 10 lat, jak to wyglądało? Niech pani mi powie. Wie pan co, powiem panu tak, ja już bym bardzo chciała zapomnieć o tej sprawie. Dlaczego? Nie chcę do tego wracać. To nie było miłe uczucie, tak? Strach, przerażenie, zaskoczenie też. Wie pan co, ja naprawdę nie chcę tego wspominać. Jeżeli ktokolwiek z państwa wie coś na temat tego napadu, proszony jest o kontakt z najbliższą jednostką policji lub z naszym programem.